Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj moje ulubione fragmenty z Pisma Świętego mówiące o mądrości Bożej i zapraszające, abyśmy czerpali i prosili o ten dar. Posłuchajmy fragmentu z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Uwielbiam te fragmenty, kiedy Bóg woła o mądrość w nas. Chciałabym dzisiaj Was zaprosić, abyśmy się pomodlili, oczywiście każdy za siebie, bo bardzo potrzebujemy mądrości Bożej, ale byśmy także spojrzeli na sytuację wokół nas, w naszej ojczyźnie, w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach. I popatrzmy na osoby, które są dla nas trudne. I serdecznie wołajmy o dar mądrości właśnie dla tych osób. Niech Duch Boży zstępuje tam, gdzie jest ciężko. Miejmy w sobie dzisiaj taką hojność serca, że będę wołać o mądrość dla siebie, ale także dla tych wszystkich, którzy są dla mnie trudni. Wołajmy razem z Matką Bożą. Niech Duch Boży przemienia oblicze tej ziemi. Nie traćmy wiary, wołajmy o mądrość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo mądrości, módl się za nami. Kochani, dzisiaj u nas w Łodzi ponad 100 osób będzie uczestniczyło w modlitwie pięciu kluczy. Bardzo Was proszę, choćby o krótkie westchnięcie za każdą z tych osób. To jest piękny czas uzdrowienia i uwolnienia. I dwie podlinkowane rzeczy. Zapraszam Was do różańca, jest miesiąc październik, szczególnie módlmy się razem. I druga rzecz to są zapisy na rekolekcje ignacjańskie, które u nas będą w styczniu, zimą. Zapraszamy Was bardzo gorąco. I teraz pomódlmy się jeszcze pieśnią Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Ona jest królową mądrości. Pięknej niedzieli, do zobaczenia.